stoję przy podobno kolejnym sukcesie byłego burmistrza Jacka Kurka. Ale czy do końca? Proszę Państwa, dokumentacja, pozwolenia były przygotowane za wcześniejszej władzy. Tylko jest pytanie, to co mieszkańcy zadają. Skoro po tylu latach doszło do budowy obwodnicy wschodniej, część południowa, dlaczego nie naniesiono poprawki? Dlaczego nie posłuchano mieszkańców wielkiej wsi, gdzie zamiast wyprostować dojazdy, objazdy, zrobiono takie zakola, że trzeba nadkładać parę kilometrów, żeby przyjechać do sąsiedniej miejscowości sołectwa Isep? Dlaczego zrobiono rowy, zamiast można było kładki porobić? Nie poprzykrywano różnych studni, nie zasypano trawy, niedoróbki zostały. Samo rondo wielkiej wsi, nie wiem, źle zostało wyliczone, cały czas samochody zacinają, zajeżdżają. Już poprawki zostały zrobione w kierunku wielkiej wsi od ronda, że przycięto ten łuk, bo to rondo jest tak małe, że tir zakręcając na rondzie robi w lewo, a potem nagle w prawo i przycina to. Dlaczego nie posłuchano mieszkańców? I najważniejsze, proszę Państwa, skoro tak długo się czekało na tą obwodnicę, to czemu ten wiadukt tyle kosztował? Czy nie można było tańszego wiaduktu zrobić i ominąć dalszą część wielkiej wsi, Sukmania, Olszyny i prosto do ronda, które zostało w tym roku zrobione po stronie Zakliczyna? Przepiękne byłoby obejście wzdłuż Dunajca. Dlaczego tego nie zrobiono? Czy to jest sukces, że znowu za parę lat to rondo będzie odłogiem leżało, bo trzeba będzie drogę wyprostować, a rondo kosztowało bardzo dużo. Wiadukt kosztował bardzo dużo. Czy nie można było nanieść poprawki i posłuchać ludzi? Czy to jest sukces? Zwojnicza dla portalu Nasz Wojnicz, Jacek Filipek.